Witam Państwa serdecznie, Dorota Szczęsna, zapraszam na informacje. Dziś w programie dokończenie budowy krajowej trójki przebiegającej przez Jawor, e-usługi geodezyjne w starostwie powiatowym, nowy samochód dla strażaków w Mierczycach oraz najnowocześniejsza pracownia informatyczna w powiecie jaworskim. Zapraszamy! Przebiegająca przez Jawor droga krajowa nr 3 miała być wyremontowana już w 2015 roku, zgodnie z zapowiedziami burmistrza. Niestety prace stanęły po realizacji kilkuset metrów. Dzięki staraniom ruchu obywatelskiego Reanimacja i jaworskiego starostwa wkrótce ruszą prace przy przebudowie całego odcinka trójki. Zaczęło się od protestów oraz blokowania drogi. Jaworski Ruch Obywatelski Reanimacja walczył wraz z mieszkańcami o budowę obwodnicy Jawora. Sukcesem była również naprawa odcinka drogi krajowej nr 3 przebiegającej przez miasto. Kiedy prace remontowe stanęły, członkowie reanimacji wzięli sprawy w swoje ręce i wielomiesięczne starania o naprawę trójki zakończą się sukcesem. W siedzibie wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad doszło do spotkania Jana Gawrońskiego z reanimacji oraz wicestarosty Arkadiusza Baranowskiego z dyrektor oddziału Ewą Bojarczak i zastępcą dyrektora Jackiem Mazalewskim. Rozmowy dotyczyły niedokończonego remontu odcinka drogi krajowej nr 3 biegnącego przez Jawor. Mamy zagwarantowane pieniądze w planie remontów z budowy dróg krajowych. Pozyskanie tych pieniędzy w tym roku bardzo się przyczyniła pomoc pani minister Witek. Jest to kwota 6 milionów złotych. Umożliwi nam to zakończenie całego remontu na drodze krajowej nr 3, przebiegającej przez miasto Jawor. Remont drogi krajowej nr 3 przez Jawor zaczniemy od ulicy Narutowicza, czyli od północnej granicy miasta. Tak obrazowo od skrzyżowania z drogą wojewódzką 374 w kierunku Szczegomia, Świdnicy do przejazdu kolejowego. To będzie pierwszy etap. Następnie po wykonaniu tych prac przystąpimy do też w podziale na kilka etapów do dalszego odcinka w stronę południa, w granic miasta. Zadowolenia z dzisiejszych ustaleń nie kryją przedstawiciele reanimacji, którzy od wielu lat walczą o realizację remontu drogi krajowej nr 3 przebiegającej przez miasto. Mogę powiedzieć, że jestem z tych rozmów i z tego spotkania zadowolony, bo wreszcie mamy właściwą odpowiedź na nasze pytania, jakie nas nurtowały. Chcielibyśmy, żeby to jak najszybciej było zrobione i myślę, że Generalna Dyrekcja dopilnuje tego, żebyśmy po prostu mogli przeciąć wstęgę wreszcie na zakończonym remoncie drogi krajowej, który przebiega przez miasto Jawor. Rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad pomogło przyspieszyć także wsparcie Starostwa Powiatowego w Jaworze. Pół roku temu do Starostwa w Jaworze zgłosili się przedstawiciele Ruchu Obywatelskiego Reanimacja z prośbą o pomoc, aby rozwiązać sprawę remontu drogi krajowej nr 3 w Jaworze. Wspólnymi siłami podjęliśmy działania. Jednocześnie działania nasze wsparła bardzo wydatnie pani minister Elżbieta Witek. Dzięki temu dzisiaj na spotkaniu uzyskaliśmy potwierdzenie kontynuacji remontu i modernizacji drogi krajowej nr 3. Dzięki wsparciu pani minister zostały zabudżetowane środki na ten rok, na tą inwestycję. Wszystko więc wskazuje na to, że po wielu latach Jawor będzie miał i obwodnicę, i wyremontowaną drogę biegnącą przez miasto. A wszystko to dzięki współpracy i determinacji wielu osób. Prawie 2 miliony złotych środków unijnych dla powiatu jaworskiego. Głównym celem projektu realizowanego z tych pieniędzy będzie usprawnienie procesów inwestycyjnych poprzez modernizację i rozbudowę systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług. Sukcesem zakończyły się starania o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego wspólnego projektu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych. Głównym celem projektu, do którego przystąpiły 23 powiaty, jest usprawnienie procesów inwestycyjnych poprzez modernizację i rozbudowę systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług. Dla starosty jako organu prowadzącego Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w tym zakresie powiatowym bardzo ważna jest możliwość założenia baz danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, jak i obiektów topograficznych. Jest to dla nas tak naprawdę już kolejny etap cyfryzacji. Zaczęliśmy ją kilka lat temu od zwykłego skanowania dokumentów poprzez założenie geoportalu, który pozwolił nam na bezpośredni, elektroniczny, za pomocą usług elektronicznych kontakt
z wykonawcą prac geodezyjnych. Teraz jesteśmy na tak naprawdę w zasadzie już końcowym etapie, który mam nadzieję pozwoli nam na udostępnianie za pomocą e-usług pełnej informacji o obiektach znajdujących się w zasobie. Tutaj oczywiście mam na myśli już nie tylko wykonawców prac geodezyjnych, ale przede wszystkim myślę o osobach fizycznych i przedsiębiorcach prowadzących inwestycje budowlane, a zainteresowanych informacją przestrzenną. Poza tym z wyników projektu będą korzystali zarówno projektanci, urbaniści, jak i komornicy sądowi czy rzeczoznawcy majątkowi. Pełna informatyzacja zasobu pozwoli na szybki dostęp do informacji znajdujących się w bazach od złożenia wniosku przez dokonanie opłaty, aż do uzyskania wszystkich danych o obiektach, wszystko to za pomocą portalu internetowego, bez konieczności odwiedzania urzędu. Ważną informacją jest tutaj również to, że projekt jest kompleksowy, obejmuje teren całego powiatu. Do tej pory realizowaliśmy projekty wraz ze Związkiem Powiatów Województwa Dolnośląskiego w zakresie ograniczonym, obejmujący na przykład jedną gminę. W naszym przypadku była to modernizacja ewidencji gruntów i budynków wraz z założeniem baz danych obiektów topograficznych i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla gminy Mściwojów. Termin zakończenia prac związanych z projektem to 2018 rok. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 51 milionów złotych, z czego dofinansowanie przyznane przez Zarząd Województwa, pełniący rolę instytucji zarządzającej, wyniosło prawie 44 miliony. Powiat jaworski na zaplanowane działania otrzyma blisko 2 miliony złotych, w tym około 400 tysięcy złotych na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, a ponad 140 tysięcy złotych na przyłączenie do sieci światłowodowej umożliwiającej korzystanie z nowoczesnych usług transmisyjnych, w szczególności usług szerokopasmowego dostępu do internetu. Stare, powolne komputery, na których uczyli się uczniowie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, odeszły już na zasłużoną emeryturę. Najnowszy sprzęt oddany dla uczniów z pewnością podniesie poziom ich nauczania. Najnowocześniejsza pracownia informatyczna w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego już działa. 18 nowoczesnych zestawów komputerowych z pewnością podniesie poziom nauczania w tej szkole. Nasza młodzież będzie miała możliwość zdobywać wiadomości, poszerzać swoje wiadomości, umiejętności, zdolności i będzie dobrze przygotowywana do egzaminów zewnętrznych w ramach swoich kwalifikacji. Sprzęt jest wyposażony w procesor rodziny Intel, 16 giga pamięci RAM, no i oprócz tego dyski SD, które umożliwiają bardzo szybkie uruchomienie i pracę w technikum informatycznym, jak i na innych kierunkach. Sprzęt komputerowy został zakupiony z pieniędzy starostwa oraz pozyskanych z Fundacji Polska Miedź. Na pewno to podniesie poziom kształcenia w naszej placówce. Mamy na uwadze temat rozwoju strefy jaworskiej, tutaj w szczególności inwestycja Mercedesa, ale też kolejne inwestycje, które miejmy nadzieję powstaną, plus do tego firma Corpo, która już od wielu lat działa na terenie Jawora. Są to firmy nowoczesne, o nowoczesnym profilu technologicznym. My chcemy też pokazać, że nasze placówki są nowoczesne, są wyposażone z duchem XXI wieku, tak aby nasi uczniowie byli jak najlepiej wykształceni, jak najlepiej przygotowani do podjęcia pracy w takich zakładach jak Mercedes czy Corpo, czy kolejnych innych, które się pojawią na terenie Jawora. Od dziś strażacy ochotnicy z Mierczyc są posiadaczami nowego wozu bojowego. Druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierczycach wzbogacili się o nowy, lekki, ratowniczo-gaśniczy samochód Opel Movano. To jest lekki samochód pożarniczy ze zwiększoną ilością wody, bo ma 1000 litrów wody, szybkie natarcie 50 metrów. Jesteśmy dumni z tego, że udało się zrealizować szerszy plan, który rozpoczął już mój poprzednik, poprzednia Rada Gminy. Jeszcze będąc radną przyjęliśmy takie założenia, że żeby w każdej jednostce działającej na terenie gminy Wądroże Wielkie wymienić samochód na inny, nowy, czy też lepszy, bardziej sprawny, bardziej doposażony. OSP Mierczyce pozyskały nowy samochód, dzięki tutaj wsparciu również władz województwa dolnośląskiego, władz samorządowych, dzięki wsparciu Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i dzięki też mądrym decyzjom naszych radnych udało się i wszystkie jednostki już na dzień dzisiejszy mają fajne, sprawne, dobrze wyposażone samochody. Więc tym samym zapewniają należyte bezpieczeństwo naszym mieszkańcom. To piękne auto dofinansowaliśmy
w ramach swoich możliwości. Oczywiście środki kierujemy do dyspozycji Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych, ponieważ są to fachowcy, znają się, znają tą tematykę, wiedzą komu najlepiej auto, jakie jest potrzebne auto w danym rejonie i w ten sposób, tak jak powiedziałem, wspomagamy tą ciekawą, bardzo potrzebną działalność ochotników strażaków. Podczas uroczystości miłą niespodzianką dla ochotników była informacja przekazana przez starostę Stanisława Laskowskiego. Wczoraj na zarządzie powiatu jaworskiego członkowie podjęli decyzję o przekazaniu 7000 zł dla gminy Wądroże Wielkie. Myślę, że w najbliższym czasie Rada na najbliższej sesji podejmie stosowną uchwałę o przekazaniu tych środków dla gminy. My z panią wójt podpiszemy stosowne porozumienie i te środki trafią tutaj do pana prezesa, żeby doposażyć ten samochód. Także również w imieniu władz powiatu jaworskiego gratuluję tego samochodu. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy to z pewnością poprawa bezpieczeństwa na nieodległej tak od Mierczyc autostradzie. W dzisiejszych informacjach to już wszystko. Zapraszam na serwis sportowy.